Dzień dobry kochani. Już niebawem, niebawem będziemy coraz bliżej matury i nie mówię tego, żeby was straszyć, bo jestem przekonana, że będziecie bardzo dobrze przygotowani. Także dzięki lekcjom wiedzy z wami zapraszamy do zapoznawania się z materiałami, które są na naszej stronie internetowej wiedza wiedzazwami.pl ze wszystkimi naszymi filmami, które powstawały przecież w toku 10 ostatnich lat. No i oczywiście, moi drodzy, na każde bieżące lekcje. Ostatnie, jak. Zapewne jesteście też świadkami. Trwa burzliwa dyskusja na temat zmiany kanonu lektur. I dzisiejsza moja lekcja będzie w pewnym sensie jakąś cząstkową odpowiedzią na niektóre pytania dotyczące tej burzliwej dyskusji, bowiem często pewnie zastanawiacie się, kto i pod jakim kątem dobiera te lektury. I tu moja odpowiedź. One nie są zupełnie przypadkowe. To jest tak, że każda z nich ma takie elementy, motywy, wątki, tematy, które daje się połączyć z wieloma innymi. Można powiedzieć, że wszystkie wasze lektury niemal korespondują ze sobą, prowadzą coś w rodzaju takiego książkowego dialogu, i to może stać się nie tylko okazją do bardzo ciekawych literackich dyskusji, ale i dla was, do rozważań natury, powiedziałabym, mocno. Filozoficznej, egzystencjalnej, historycznej, moralnej, itd. Moim dzisiejszym tematem w tej lekcji jest tak naprawdę człowiek, który znajduje się w sytuacji, w kraju, w miejscu, w którym panuje system totalitarny władza totalitarna. I ten temat nie tylko może być dosłownie potraktowany, czyli człowiek w systemie totalitarnym, ale również wykorzystany przy okazji pracy z takimi tematami jak człowiek i władza, czy też człowiek kontra jakieś zniewolenie, systemy zniewolenia. I nie zawsze w tej sytuacji musimy myśleć wyłącznie o lekturach z doby romantyzmu. Przyjrzyjcie się tym, które omawiacie w klasie czwartej, najprawdopodobniej już zaraz pod koniec. Mam tu na myśli z listy lektur z poziomu podstawowego książki takie jak Czuma, Tango, Rok 1984 oraz opowiadanie Olgi Tokarczuk Profesor Andrius w Warszawie. Wbrew pozorom, te książki bardzo dużo łączy, a za chwilę też dowiecie się, że całkiem sporo łączy je ze średniowieczną boską komedią dantego. Chociaż pamiętamy, że akurat to ostatnie dzieło jest uważane za początek literatury okresu renesansu. Zacznijmy zatem od definicji władzy totalitarnej. Oczywiście wiemy już, że jest to ten typ władzy sprawowany przez jakąś partię czy też określone grono osób, który całkowicie chce przejąć kontrolę nad życiem obywateli. Sposobami na kontrolowanie tychże osób jest przede wszystkim wprowadzenie w kraju, w miejscu, w którym mieszkają, ograniczeń i norm, za których nieprzestrzeganie grożą bardzo surowe kary. To nie tylko więzienie, ale także śmierć, a w przypadku roku 1984 nawet ewaporacja, czyli proces polegający na tym, że oprócz uśmiercenia takiego człowieka całkowicie wymazuje się wszelkie wspomnienia o nim z dokumentacji. Przez to najzwyczajniej w świecie przestaje istnieć, nawet jeśli chodzi o dokumenty historyczne potwierdzające jego życie. Wbrew pozorom, to jest naprawdę coś strasznego. Pamiętajcie, że na przykład bohaterowie innego świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego i sam Gustaw najbardziej właśnie obawiali się tego, że zostaną pochowani w bezimiennych grobach w miejscach, o których nikt nie będzie miał pojęcia. Taki kompletny brak istnienia, taki kompletny brak jakiegokolwiek punktu odniesienia, miejsca do którego mogą przychodzić najbliżsi, żeby zapalić świeczkę czy się pomodlić, jest przerażający. Człowiek bowiem ma potrzebę zaznaczenia jakoś w swojej egzystencji w świecie. System totalitarny opiera się, tak jak już mówiłam, na serii nakazów oraz zakazów, i całkowicie zdominowuje życie obywateli. Nie jest to wymysł współczesny. Jeżeli przyjrzymy się utopii Tomasza Morusa, a więc takiej renesansowej propozycji idealnego państwa, zobaczycie, że w tej propozycji Morus uważał, iż w tym idealnym państwie, na wyspie Utopia, właśnie obywatele są odcięci od zewnątrz, nie potrzebują czegoś takiego jak handel z zagranicą. Swobodnie nie do końca sobie żyją, ponieważ reguły ich funkcjonowania są ustalone, noszą na przykład podobną odzież, wspólnie wychowują dzieci, a czas wolny jest ściśle określony. Oczywiście do tego sprowadzony, aby mieli oni wyznaczone dokładnie zajęcia, którymi mają się zajmować w swoim czasie wolnym. Nie było więc w tym momencie żadnych takich decyzji osobistych, żadnej prywatności. Tak wówczas czysto teoretycznie uważano, ale jak mnie słuchacie, to z pewnością przypomni Wam się właśnie rok 1984 Orwella, w którym główny bohater Winston Smith. Pracownik Ministerstwa Prawdy to człowiek, który podczas swoich zajęć w miejscu pracy zajmuje się zakłamywaniem wiadomości, historii, literatury, zmieniając stosownie wyrazy wedle właśnie wydanych słowników, a po pracy, oczywiście żywi się w stołówce takiej ogólnej, po pracy również ma świetnie zorganizowany czas. Nawet takiego większego momentu wolności niestety nie może zaznać. Jest do tego stop Kontrolowany, że nawet o poranku, gdy się budzi, jest rzecz jasna zmuszony do wykonywania określonych ćwiczeń, które są prezentowane na specjalnych monitorach. Bohaterowie w roku 1984 mają też wyjątkowo ograniczony dostęp do wiedzy. To jest celowe, im więcej bowiem wiecie, tym bardziej jesteście niebezpieczni dla władzy. Natomiast całą frustrację i nienawiść również władza stara się skanalizować. Tworzy się fikcyjne twory, jak na przykład w tym wypadku wielkiego brata, który jest ich guru, który jest otoczony kultem. I niejakiego Emanuela Golcztina, który jest podobno wrogiem ludu i wobec którego obowiązują codziennie dwie minuty nienawiści. Wszystkich tych, którzy wymykają się systemowi, kara się bardzo przykładnie podczas popisowych egzekucji, które mają wzbudzić lęk i strach. Ale, żeby dodatkowo skanalizować frustrację ludności, która na przykład cierpi na kompletne braki w aprowizacji i żywi się tak naprawdę nędznymi resztkami zamiast prawdziwym jedzeniem, twierdzi się, że akurat państwo, w tym wypadku Oceania, stale jest w stanie wojny z innymi mocarstwami. Utrzymywanie takiego przekonania, że jest wróg zewnętrzny, przez którego rzecz jasna ludzie nie mogą zaznać ani spokoju, ani dobrobytu, to też jeden z mechanizmów manipulacji akurat władzy totalitarnej. Kolejną i wyjątkowo skuteczną jest manipulowanie językiem. W roku 1984 takie manipulowanie językiem zostało określone jako nowomowa. Nie tylko tworzy się wyrazy, które do tej pory nie istniały, ale także skrótowce, które nie pozwalają na zbyt duże zastanowienie się. I oczywiście zmienia się znaczenie wyrazów, które do tej pory funkcjonowały. Wszyscy pewnie znają akurat z tej lektury bardzo dziwne określenia, jak na przykład Ministerstwo Miłości zajmujące się wojną, czy przesłuchania w ministerstwach tego typu. Wszyscy wiedzą, że jest coś takiego jak kawa zwycięstwa, nazwana w ten sposób tylko dlatego, żeby ludzie mieli wrażenie, że piją coś dobrego, podczas gdy są to zwyczajne popłuczyny. No, i oczywiście nie ma czegoś takiego jak przymiotnik zły. Zamiast tego muszą używać coś, co brzmi jako bezdobry. To ogłupianie, oczywiście, i zawężanie horyzontów myślowych, tak jak powiedziałam, ma prowadzić wyłącznie do jednego celu ogłupienie obywateli, sprawienie, że będą oni o wiele bardziej podatni na kontrolę. Zapytacie mnie zatem co to ma wspólnego z takimi lekturami jak na przykład dżuma czy opowiadanie Olgi Tokarczuk albo tango. Popatrzcie zatem, że mechanizmy władzy totalitarnej zostały tutaj bardzo wyraźnie określone. Wspomnę jeszcze tylko, że akurat w powieści George'a Orwella świat na zewnątrz jest wyjątkowo nieatrakcyjny i ohydny, szary, brudny, zniechęcający, przypomina tak naprawdę przedsionek. Piekła. No bo przecież w państwie totalitarnym dobrobyt to coś, co nie istnieje. Zobaczcie teraz, moi drodzy, na inną lekturę z tego rodzaju, jak na przykład Dżumę Alberta Kemi. Jest to powieść parabola, która oczywiście w tej warstwie zewnętrznej dosłownie opowiada o nigdy nieistniejącej epidemii w portowym mieście Oran w Algierii. Ale to co się tam dzieje dotyczy lat 40. minionego wieku. W związku z tym możemy to odczytywać na poziomie metaforycznym. Podczas epidemii ludzie narażeni są na masową śmierć, braki w aprowizacji, ale także ogromne przerażenie i strach, które nie pozwalają normalnie funkcjonować. Nie mogą wydostać się z miasta, a codziennym widokiem stają się setki trupów oraz wielkie cierpienie. Z początku ludzie wydają się nie przejmować tak bardzo tą dżumą, próbują żyć normalnie, ale potem dzieją się rzeczy naprawdę okropne. Gdyby nie heroiczna postawa naszych głównych bohaterów, organizacja oddziałów sanitarnych i walka ze złem, można powiedzieć, że to miejsce staje się wręcz jak przeklęte. Czy nie przypomina wam to czegoś, co znane było z systemów totalitarnych, na przykład obozów koncentracyjnych czy obozów pracy, gdzie wycięczenie, głód oraz masowość śmierci były niestety czymś codziennym, systemów, w których dobrze ludzie tracili życie, ponieważ często się poświęcali dla innych, a źli akurat wychodzili na tym całkiem nieźle, jak na przykład bohater, którym jest Kotar. Kotar ma się tak dobrze w okresie epidemii, że w momencie kiedy bramy miasta ponownie zostają otwarte, zaczyna strzelać do ludzi, gdyż nie chce iść do więzienia. I w systemach totalitarnych są ci, którzy również korzystają na cudzej krzywdzie i nieszczęściu, bogacą się, dochodzą do bardzo wysokich stanowisk i nie trzeba o tym nikomu przypominać. Mamy również ten sam problem w tangu mrożka. Zobaczcie, że inteligencja, która powinna być zawsze siłą przewodnią narodu, niestety poddała się regułom rewolucji obyczajowej i żyje w kompletnej degręgoladzie moralnej. Ostatecznie, mimo prób Artura, władzę nad rodziną przejmuje gburowaty, niezbyt mądry, ale brutalny i pozbawiony skrupułów Edek, przedstawiciel warstw niższych. Tak samo jest w systemie totalitarnym, który pokonuje ludzi wrażliwych i inteligentnych swoją przemocą, bezmyśl bezmyślnością, brakiem jakiejkolwiek wrażliwości, zmuszając do uległości i poddaństwa tym, że po prostu grozi im śmiercią albo bardzo poważnymi konsekwencjami. Rok 1984 i wymienione przeze mnie lektury mają też sporo wspólnego z opowiadaniem Olgi Tokarczuk profesor Andrews w Warszawie. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bowiem człowiek z zewnątrz, obcy, Wposiadając w samolot na londyńskim Heathrow i przemierzając drogę do Polski, nie zdaje sobie sprawy z tego, że cała jego wiedza z dziedziny psychologii, opracowane książki i artykuły będą miały się nijak do tego, co zostanie na miejscu w Polsce. Przypominam, że Andrews trafia do naszego kraju, ponieważ ma przeprowadzić rozmowy, wykłady, zaprezentować osiągnięcia swojej nowej szkoły psychologicznej, a zamiast tego trafia w sam środek stanu wojennego. Pozostawiony sam sobie, mówiący językiem, którego nikt nie zna i nie rozumie. Człowiek w centrum wielkiego blokowiska, który nie ma naprawdę ani polskich pieniędzy, ani możliwości komunikacji bo są też wyłączone telefony nie wie również, jak trafić do ambasady nie posiada mapy i nikt mu nie pomaga znajduje się w samym centrum prawdziwego piekła. Czołgi, wozy pancerne, czy też autobus wiozący go w kierunku przeciwnym do tego, który chciał, są rzeczywiście przerażające. Andrews doświadcza czegoś, co sam określa jako epizod psychotyczny jest bowiem przekonany, że to, co tutaj go rzeczywiście dotyczy, nie dzieje się naprawdę. Przerażony bardzo mocno dostrzega, że w gruncie rzeczy wszystkie założenia jego szkoły psychologicznej mają się nijak, ponieważ kiedy sytuacja jest rzeczywiście taka, iż trzeba przetrwać, to liczą się tak naprawdę podstawowe potrzeby, które profesor musi zaspokoić, a więc potrzeby fizjologiczne, potrzeba poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Może właśnie dlatego kompletnie bezmyślnie, a wręcz instynktownie, kupuje holinkę, tak jak inni obywatele i stawia ją w kącie mieszkania, chociaż nie jest mu ona do niczego potrzebna. Wreszcie symbolicznie odczuwa pewien rodzaj więzi i wspólnoty w mieszkaniu człowieka, który zaprosił go na poczęstunek, a następnie pomógł trafić do ambasady. Bowiem kiedy idzie tam do malutkiej łazienki, widzi w wannie pływającego karpia, szykowanego na święta bożonarodzeniowe. I on, i karp mają za sobą wiele wspólnego. Obaj, oboje, tak naprawdę obaj, znaleźli się w bardzo podobnym miejscu. W środowisku, które jest dla nich kompletnie obce, które jest dla nich niebezpieczne. Ale zobaczcie, że w tym opowiadaniu jest nakreślony dosyć ciekawy obraz stanu wojennego i w ogóle tego, co nazywamy systemem totalitarnym. Jeżeli główny bohater ma wrażenie, że doświadcza epizodu psychotycznego, że dzieje się coś, co w jego dotychczasowym mniemaniu mogło spotkać tylko pacjentów szpitali psychiatrycznych, to świadczy to właśnie o systemie totalitarnym, jak bardzo absurdalny musi on być, jeżeli człowiek czuje się tak, jakby zwariował. Bezwzględny, pozbawiający ludzi szansy na normalną komunikację, rozbijający wspólnotę. Biedny, ocet jest tutaj wyjątkowym symbolem, ponieważ pokazuje, jak ogromne braki w dostawach żywności związane były ze stanem wojennym oprócz zagrożenia płynącego na przykład z ciągłej obecności wojska i milicji na ulicach jest także to zagrożenie, które jest związane z brakiem porozumienia, z brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, z lękiem, obawą, izolacją. Profesor jest wyjątkowo odizolowany i to widać. A to są typowe symptomy właśnie władzy totalitarnej. Dodatkowo warto wspomnieć, że Warszawa, przedstawiona w tym opowiadaniu, też przypomina trochę przedsionek piekła. Brudna, zaniedbana, szara i przerażająca. I co to ma wspólnego, zapytacie mnie, z tym, o czym mówiłam na początku, czyli z boską komedią Dantego. Mianowicie pojawia się tutaj takie pojęcie jak katabaza. Innymi słowy i upraszczając, jest to moment zejścia bohatera do piekła. Takich wydarzeń doświadczyli na przykład bohaterowie antyczni. Odyseusz. Orfeusz, ale także moi drodzy sam Dante, który rozpoczyna swoją podróż, poeta rozpoczyna swoją podróż poza światach od zwiedzania piekła. Chyba każdy kojarzy słynny napis na bramie prowadzącej do tegoż miejsca. Wy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję. Dante wraz ze swym przewodnikiem przemierza kolejne kręgi, w których dzieją się coraz drastyczniejsze sceny i coraz bardziej cierpią kolejne typy grzeszników. Można powiedzieć, że błądzenie profesora po Warszawie to przekraczanie kolejnych kręgów piekła, ale tak jak Dante na sam koniec swej podróży, zwiedziwszy także czyściec niebo, doświadcza przemiany wewnętrznej, taki profesor, Nagle orientuje się, że również doświadczył przemiany wewnętrznej, zrozumiał, co jest w życiu tak naprawdę ważne, a mianowicie samo życie. I w gruncie rzeczy, moi drodzy, można mówić o takim zejściu do piekła także bohaterów pozostałych naszych lektur. W zejściu do tego, czego się najbardziej obawiają, co jest ilustracją wszystkich najgorszych lęków. Przecież zobaczcie, że w roku 1984 Winston Smith zostaje ostatecznie pokonany, podczas gdy właśnie ludzie systemu używają przeciwko niemu jego najgorszego lęku. To, że staje, zostaje umieszczony twarzą na wprost w klatce pełnej szczurów, swojego największego strachu, jest tego najlepszym dowodem. System to Totalitarny wykorzystuje bowiem bezwzględnie przeciwko ludziom ich największe lęki. Każdy bowiem potrzebuje zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, musi mieć też poczucie bezpieczeństwa, przynależności. Natomiast tutaj w systemie totalitarnym. Odizolowanie ludzi, odcięcie od tego, co jest podstawą naszego życia, jest również właśnie siłą tego systemu. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie korzystać z moich wskazówek w trakcie pisania rozprawek i podczas matury. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.